duży, tolerancyjni. Przyjemności jest dużo. Jest dużo przyjemności i jest... Narcyzmu też sporo. Wirtualny świat. Wyraźnie widać, na czym zostali ci twórcy wychowani, że to są, że to jest pokolenie... Współczesnych mediów bardzo. Bardzo. Smartfony, iPhony, wszystkie media społecznościowe, gry komputerowe. Taka łatwa estetyka, bym powiedziała. No i to estetyka prawdopodobnie przyswojona już przez to pokolenie i dla niego oczywista i dobrze się w nim młodzi czują. I to jest estetyka, która dla mnie, ja już jednak mam swoje lata, nie jest do końca tym, co bym utożsamiała ze sztuką. Powtarza się opinia, że tu sztuki jest mało, ale może coś zostanie dla historii. Ale pani Ando, tak to jest, że każdy czas ma swoją sztukę i na tym Biennale można zobaczyć masę młodych ludzi. Nie, oczywiście, to przecież dlatego powiedziałam, to jest skierowane w przyszłość, to jest rzeczywiście ten horyzont wyobraźni, zupełnie inny niż ten, do którego jeszcze dwa lata temu byliśmy przyzwyczajeni tu na Biennale. Ale jest jeszcze inna cecha tutaj, bo wyjątkowo dużo wysiłku i pieniędzy zostało włożone w samą aranżację. Te Polki na Lubelskiej 32 udają, że one nie wiedzą, czy dzisiaj czwartek, czy dzisiaj piątek. Być może rozczarowujące dla kogoś Polacy to jako te dupki, jako głupki, jako kołki rozporowe. No ona nie wie, czy to jest piątek, czy czwartek, no bo Iza powiedziała, że jutro, że w piątek nieczynne, no to więc firma Google to zauważyła, ale bogaty, czy to jest jakieś święto w ten piątek? Co mnie zaskoczyło, szczególnie sposób aranżacji wystawy, czy też tych poszczególnych prezentacji w budynku Kunstwerke, który był zawsze, to była instytucja ofowa, właściwie antykomercyjna. I nagle się wchodzi do odnowionych sal, gdzie jest wszystko czyściutkie, widać ogromne pieniądze włożone w te aranżacje i zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest ten standard, którym dzisiaj sztuka chciałaby się uprasować? Elegancki? Czy to jest ten świat, który jest wizją tej przyszłości, że sztuka tak będzie elegancko pokazywana? W każdym razie to mnie zaskoczyło, te pieniądze stojące za tymi aranżacjami. Pieniądze w dużym czasami włożone też w produkcję, nie zawsze. Ten komfort oglądania tych bardzo długich projekcji, wideo, animacji, filmów, rozmaitego rodzaju technik, czasami zespolonych ze sobą, więc lightbox i wideo na przykład, czy animacja klasyczna połączona z komputerową. Widać właściwie, że te techniki zostały opanowane przez twórców i w większości wypadków mamy z tym do czynienia. Jest bardzo mało obiektów. No nie wiem, czy bardzo mało, pani Ando. Jednak tych kilka miejsc w Berlinie... No właśnie, jest 5 miejsc. One się właściwie koncentrują w centrum, z grubsza biorąc. Bo poza Kunstwerke, gdzie zawsze jest to Biennale, mamy 4 inne dziwne miejsca. Jedno to jest... Akademia der Künste. Tak, Akademia Sztuk. Budynek przy Parize Plat, czyli w oku cyklonu, powiedziałabym. Przy bramie brandenburskiej, gdzie 4 poziomy tego budynku są zajęte przez rozmaite wypowiedzi artystyczne, bardzo rozmaite. Właśnie tam jest trochę obiektów, rzeczywiście. Ale też trafiłam tam na performance live, który się odbywał, a w takim właśnie stylu, o jakim mówiłyśmy na początku, muzyka techno, taniec, publiczność tupiąca nóżką. Tak, tak, tego tam one są powtarzalne. Dużo jest wydarzeń tego rodzaju performatywnych. Wiele niebezpieczeństw obliczonych na cały program Biennale. W tym systemie żydowsko-moherowym, no bo tak, nie ma ani ewangelików, ani świadków, ani prawosławnych. A to, co na tych telebimach, budynku, no to kłamstwa i głupoty, przecież ludzie sami siebie wykluczają. Jak nie czytasz Biblii, nie czytasz Słowa Bożego, no to co z siebie robisz? Ateistą, wyrzutka społeczeństwa. Tuż
jesteś bez serca, nie czuły i tylko chcesz. No i to z Iwką wczoraj też rozmawiam. Ja mówię, słuchaj, wy moherowy, to wy tylko przeszkadzacie. Nie pomożesz, nic nie robisz, pieniędzy nie masz, nie masz ani kromki chleba zjeść. I tylko tobie wypada prosić o coś. Widzę, że często się wstydzisz. Taką enklawą jeszcze istniejącą. Nie pójdziesz, nie skompinujesz sobie, nie załatwisz. Dla wszystkim eksponowane. Będę potem głodna siedzieć. No, jesteś wściekła. I się pytasz, i głupie pytania, a co? Sro! Trzeba być. Się wzdłuż kanału. Tacy są moherowi, no bo dzisiaj też na temat misjonarzy. Kto to jest misjonarz? To same plac. To ten, kto daje. A ten, kto bierze, to kto to jest? Stoi sługa diabła, który zakupił sobie jeden z kolekcjonerów i trzyma tam swoją kolekcję. W bunkrze jest zimno, ciemno. Konierna kondygnacja, która wystaje na dżim, jest poświęcona właśnie na Biennale. Tam jest kilkoro artystów i tam jest też trochę obiektów. Są zdjęcia, jest kolejka, taka miniatura kolejki, która jeździ i można się na niej przewieźć. Jest chiński artysta, który pokazuje bardzo takie manieryczne rzeźby. Ja przyznaję, że to nie jest estetyka, w której ja się dobrze czuję i prawdopodobnie młodzi kuratorzy czy młodzi krytycy, których sporo z Polski też przyjechało, w swoich recenzjach zrobią jakąś poważniejszą egzegezę i być może nawet zinterpretują to wszystko w sposób bardziej prawidłowy. Ja się w tym czuję obco. Głos pokolenia bez głosu, taka sztuka, która raczej nie kwestionuje, tylko zajmuje się... Ona się w ogóle nie zajmuje rzeczywistością. Ona stara się w ogóle nie mieć żadnego styku z rzeczywistością. Nawet jeśli tam są cytaty takie ze sklepów second hand, jakieś zresztą już dawno wyeksploatowane, niegdyś w latach 70. rzeczy, obiekty znalezione, czy żywe postacie, które zastygły jako rzeźby, co Jerzy Kalina robił w 70. latach w Polsce na przykład, a co Gilbert and George robili na świecie. No właśnie, z brakiem polskich akcentów na Biennale, na tym Biennale berlińskim, poradziłyśmy sobie zupełnie inaczej. Znaczy Polska sobie poradziła. Polska sobie poradziła, no wiadomo, Polska mistrzem Polski. W każdym razie udało się nam zobaczyć wernisaż pracy Pawła Althamera. W galerii Neugerim Schneider. Tak, to jest taki projekt wielostopniowy, bo to, co widać, należy dopiero przemyśleć, bo tam sala jest zaaranżowana w gaj, przedustawny gaj z ptakami fruwającymi, ze świerszczami, ze śladami po ogniskach. Z człowiekiem pierwotnym. Z człowiekiem pierwotnym, do którego modelem jest Paweł Althamer we własnej osobie, wyrzeźbiony i odlany potem w postaci ceramiki, który siedzi w pozie egipskiego pisarza i rzeźbi figurkę paleolityczną. To jest taki palimpsest, gdzie Paweł się odwołuje do tych przedwiecznych wartości, gdzie sztuka zawsze miała swoje miejsce. Ale nie jedyny to polski akcent. Dośka Macuga, artystka polska, która mieszka w Londynie, miała bardzo ciekawe otwarcie wystawy swoich dzieł, ale też jak zwykle zagarnęła ona cytaty z dzieł innych artystów, wielu bardzo ciekawych, w pawilonie Schinkla, który jest właściwie bardzo trudno dostępny, bo on się mieści na placu budowy i remontów między operą a budynkiem Humboldt Forum, który ma zastąpić niegdysiejszy Pałac Fryderyka, więc troszkę się tam można zgubić, ale jak się już dotrze do tego pawilonu projektowanego przez wybitnego architekta niemieckiego Schinkla, to na dwóch poziomach tam są takie jej dialogi z historią sztuki, z estetyką, z filozofią. Bardzo interesujące. To jest artystka, która jest mimo wszystko nadal bardzo mało znana. Miała co prawda parę lat temu dużą wystawę w Zachęcie, ale jest mało obecna, bardziej jest obecna w świecie. I koniecznie Stanisław Fijałkowski. Stanisław Fijałkowski, który klasyka polskiej sztuki, klasyka polskiego do bardzo dobrego malarstwa. Uczeń Strzemińskiego? No, wszyscy wiemy, kim, myślę, że w Polsce wie, kim jest Stanisław Fijałkowski, ale poza Polską
właściwie jest nieznany. I przypomniała go Galeria Izabeli Czarnowskiej. Jest bardzo piękna wystawa, bardzo dobrze dobrane dzieła, również wypożyczone z wielu muzeów polskich, które pokazują rangę tej sztuki na tle tego, co się dzieje w świecie. Bardzo dobrze jest odbierana ta wystawa. Bardzo dobre są recenzje. Świat odkrywa Fijałkowskiego. Zapraszamy na Biennale do Berlina, ale koniecznie proszę zajrzeć przynajmniej w te trzy miejsca, o których mówimy. 5 godzin w pociągu i jesteście Państwo w innej rzeczywistości. My jeszcze w Berlinie zabawimy czas jakiś. Zapraszamy za tydzień na Antymaterię. Anda Rotenberg i Anna Wacławik-Arpik. 5 godzin pociągiem, tak zwykle. Antymateria. Słusznie. Nie ma co tutaj kręcić, proszę Państwa, że ta Iza mówi, że no proszę Państwa, tutaj przecież firma Google nagrywa, że w piątek jest nieczynne, no to więc, a ja dzisiaj się pytam, czy to jest jakieś święto w piątek, czy coś Moherowa na ten temat może wiedzieć, co u niej w kraju, tutaj w Polsce dzieje się, co ma miejsce, no to proszę, no ona nie wiedziała, czy dzisiaj piątek, czy czwartek, ale to one tak specjalnie potrafią kręcić, bo przecież wiadomo, że to jest jezioro kłamców, tutaj nie ma ani świadków Jehowy, nie ma, bo mieszkają tylko w Anglo-Ameryce Białystok, już na przyszłość przyszła ziemia obiecana na czasy milenium. Nie ma tutaj prawosławnych ludzi, bo prawosławni są tam właśnie, w Anglo-Ameryce Białystok. Tu nie ma ludzi prawosławnych, nie ma prawych. Co prawo i solidarność, co to jest solidarność, sprawiedliwość, co to jest? Oni, proszę Państwa, ja tego nie wymyśliłam, ale jak zawsze 11 listopada było, to oni z tymi kamieniami lecieli tu na policję, przy Marszałkowskiej, ja patrzę kordony policji. Ja to się nie boję, bo proszę Państwa, mój ojciec policjantem do nas zawsze, jak ten Kazio, nie Kazio, tylko ten wujek Stasiek przychodził, to otwierać, policja, to myśmy byli przyzwyczajeni, a teraz jak tutaj ten Janek Witek umarł, no to ja jestem też przyzwyczajona, że zawsze jak ktoś tutaj jest, to ktoś jest podły, na przykład ta Lipska, no to przecież to jest podły babsztyl, ona przyłazi, ona by tu chciała pomieszkać, pracę załatwia, jakieś granty, nic nie załatwi, głupoty tam wygaduje, głupoty załatwia, za darmo, wszystko za darmo, w służbie zdrowia za darmo, szczękę wstawiła, przychodzi, nawet nie ma kromki chleba, nie ma co zjeść, ta von Lipski. No to przecież jakie to durne, żeby koło siebie się zakręcić, żeby gdzieś, jak ona gdzieś chodzi, koło jakichś barkach, restauracjach, jak, jeżeli ma jakichś znajomych, ale ona chce udawać szlachciankę, no to więc tutaj z Saskiej Kępy, z francuskiej, przecież tutaj Warszawa jest jeszcze jako Praga Południe, Polski Wedel, Saska Kępa, Park Skaryszewski, to te szlachcianki mają dwie lewe ręce i się wstydzą. Nawet przyszła ta von Lipski do tej zakonnicy, gdzie ona wydaje ciuchy amerykańskie, ma różne takie, ludzie przynoszą, znoszą z Ameryki, nawet przysyłają z Anglo-Ameryki Białystok, czy skąd, z różnych źródeł ma zakonnica w jednym pokoju takie, w drugim pokoju jeszcze inne, jeszcze lepsze, no ale zakonnica lubi, jak się poprosi ją o cokolwiek, jak coś ktoś potrzebuje, no to ludzie, jeśli są do rzeczy. A ta przyszła tutaj na tym biurku i chciała coś tutaj nadawać, ta zakonnica nie ma czasu. Ja mówię, to chociaż listę rób, kto przychodzi, imię, nazwisko, z jakiej ulicy przychodzi, co, kto i jak. No ale jak to ta von Lipski jest gruby babsztyl, i to durne takie, że ani sobie jakieś bluzeczki nie wybierze, bo przecież są nowe, amerykańskie i takie, jak. A ona się wstydzi, no bo ona chce być tą szlachcianką, to ona nic sobie nie załatwi, a potem przychodzi, to chciałaby coś zjeść. No, a ona po prostu, no nie ma tych pieniędzy i to, co ona miała, to jak jej syn przyśle, no to 100 zł, to tutaj musi haracz jakiś zapłacić, czy to, no to co tam dla niej zostanie, 20-30 zł? No to wiecie Państwo, niestety, a jeść się chce i Warszawa jest głodna wciąż, a nie oszukasz Pana Boga. Jak chcesz jeść, no to wiesz, cały czas wody
nie będziesz pić. No tu wodę piję, jeszcze tą Ewę z Grecji tu ściąga. Ja mówię, won, precz, nie wchodzić, nie przekraczać progu, bo ona tu, wiesz, zaraz ci do wanny wody naleje i hipopotam będzie się kąpał. Przecież to wszystko są horrendalne ceny, to po pierwsze. Po drugie, ona tu zajmuje całe to pomieszczenie, całe to studio naszego radia, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, no może jakąś gwiazdę byśmy z tej Ewy z Grecji zrobiły, no ale jeśli ona ma pusty mózg, tutaj te baniaki takie nastawia, miskę na miejsce, pudełko, puste pudełko, na pustym pudełku jeszcze inne puste pudełko, potem to się wali, jak dotkniesz, czy zahaczysz, czy jak. Także proszę Państwa, głupi babcz, czyli ja mówię, nie wchodzić tutaj i tego. I nawet i policję właśnie nasyłały. Ja mówię, dlaczego? Von Lipski przyjechała, miała tutaj chodzić do sądu, miała się pytać, miała dowiadywać, a tylko raz była u prezesowej spółdzielni Sław. A jeszcze oszukała ją, ja mówię, bardzo dobrze, że oszukała durną prezesową durnej spółdzielni Sław, to można jeszcze i oszukać, że jest kuzynką jakąś tam Janka Macieja Witka. A ona mówi, to dlaczego pani się nie stara o mieszkanie? Mówię, proszę pani, mieszkanie 30 tysięcy zaległości, to czy ja jestem durna, że wygram spadek? Ale ona przecież nie wygra spadku, bo ona nie jest żadną kuzynką, ale może jakąś moją kuzynką, to może prędzej. Także proszę państwa, łazi jakieś granty, załatwia bzdury takie, przyjdzie głodna i ogląda się, żeby co, kto ją czym poczęstował. Kurczaczek tu przyjdzie, bo jak są te wielkanocne święta wasze machorowe katolickie, to ja miałam kurczaczka, no to więc jeszcze od tego czasu ten kurczaczek przychodzi, o teraz dzwoni, też przeszkadza, ja mówię, bo ty dzwonisz jak ja wychodzę na obiad, a po prostu ty wtedy dzwonisz i wtedy ja nie wiem, kiedy ty przyjdziesz. Czy za pół godziny, czy za godzinę, czy za jak? Ale że to wszystko jest takie jakieś głupawe jest, no to co ja mam na to poradzić? Także proszę Państwa, to jest właśnie taki ten styl. No, także teraz nadajemy, proszę Państwa, SMS-y słownie, czyli będę mówiła. I teraz tak, kurczaczek. Zaraz włączymy, zaraz wracam. Kurczaczek. I co tu jeszcze? Plus. Nagraj audio. Dźwięk. Nagraj dźwięk. Dobrze. Radio Conchita, proszę Państwa. Czy jestem, przyjmuję prysznic hinduski, czy jestem w toalecie, czy gdzieś indziej, w minarecie, to proszę być cały czas z nami. Jesteśmy tutaj, nadajemy, jesteśmy wciąż, proszę Państwa, jesteśmy wciąż, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, dźwięk. Także pobrane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no to nie działa, no to więc tak, dźwięk. Nagraj audio, zrób zdjęcie, kontakt, kalendarz. Może tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To też nie to. Widzisz? Jak chcesz, to nic. Nie przeszkadzaj tylko. Nie przeszkadzaj tylko. I teraz coś dodaj, na przykład staw szybki tekst, dodaj do tematu, ustawienia czatu, nie, tutaj to, tutaj nie to, tu wrócić, tu jeszcze raz wrócić, o której i ten plus, zdjęcia, filmy, zrób zdjęcie. Nagraj wideo, kontakt jakiś, biuro numerów, nie, to też nie. Także te telefony czasem nie są takie praktyczne, no jeszcze ten, Max.com to jeszcze, ale mam tutaj Microsoft, to jest okropny, bo mi się wszystko cofa, tu się chowa, nic nie patrzę, no nagraj film, nie będę nagrywać filmu, bo powinno być przy... Dźwięk.
Dzwonek. Nie, no. Dzwonek to nie. Ostatnie, zobaczmy ostatnie. Brak elementów, ostatnie. Dźwięk, może tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Też nie ma. Widoki siatki, ustawienia. No, także proszę Państwa, no, czasem się samo włącza, ale teraz na do kurczaczka nie mogę nic tu wysłać, bo i mnie to denerwuje, jak to denerwuje. No, tu cofnąć, tu cofnąć, tu cofnąć. Wieczorem. Bo litki też może nie być. Litki też może nie być. Nie być. Wczoraj o 22 przyszła. Wczoraj o 22 przyszła. Także no różnie tutaj się dzieje. Różne tutaj są te sytuacje, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Ekstra. Także dzisiaj o rzucaniu kamieniami, o systemie moherowym. Tutaj też w wizualizacjach El Mercedes Państwo zobaczą, co nieco na temat pikniku na Skaryszewskiej 11. No to tu. Poza tym 11 też na Podskarbińskiej 2 jest wernisaż, a że dzisiaj 9, no to, to już to będzie chyba jakoś tak w niedzielę, czy co? Czy w sobotę. Poszła, trzeba więcej suwerenności. I tutaj jest jedyna alternatywa, czy naprawdę musimy wybierać między bardziej integrować, albo wycofać się z ryzykiem, że w ogóle wylecimy na jakieś obrzeża. Znaczy no, na pewno nie jest oczywiście... Na jakieś obrzeża, no bo dzisaj, proszę Państwa, w autobusie, w tramwaju warszawskim o wykluczeniach. Ja mówię, jeżeli ludzie sami nie czytają Pisma Świętego, sami są sobie winni różnych sytuacji, to po co oni pokazują w autobusie jakiś taki film, że idzie facet z babką, no i nogę ktoś podstawia, podeszła babka, w twarz uderzyła. Po co to prowokować, po co to reklamować? Jakąś taką nienawiść. Nienawiści z każdej innej strony jest pełno. Po co to, proszę Państwa, jeszcze tak podpuszczać kogoś, no, podpuszczać. Pełno jest pijaków. Jak jesteś w tramwaju, w autobusie, będziesz się patrzeć, to ciebie zaatakuje. Będziesz coś gadać, 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 potem podejdzie i może zaatakować, a to wiadomo. No. Także proszę Państwa, tutaj Polacy raczej widzę, że sobie sami nie mogą dać rady, a co dopiero jak jeszcze by puścili obcokrajowców. Nie daliby sobie rady Polacy. No niestety. W Polsce tu sytuacja jest bardzo zła. W Polsce jest sytuacja bardzo zła. Nie wywiązuje się ze swojej roli, to może dyskutować, ona też nie ma pełnych kompetencji Komisja Europejska, ale fundamentem jest wspólny rynek. Jeżeli zaczniemy rzeczywiście, zobaczymy, że wspólny rynek zaczyna się zwijać, że mamy coraz więcej wyłomów. Tak? Także widzicie Państwo, tutaj no, musimy troszeczkę grać z tą Unią Europejską, bo jest wspólny rynek. Ale dla dobra sprawy, jeżeli my nie czytamy Biblii, jeżeli my lekceważymy, to dla czyjego dobra? Dla diabła. A my nie możemy być sługami diabła, bo my jesteśmy świadkami, sługami Jehowy. A tutaj nie ma w Warszawie sług Jehowy, świadków Jehowy. Na te twarze spójrz, na tych kłamców w tramwajach stołecznego miasta Warszawy, jak oni kręcą, jak oni kombinują. Jezioro kłamców, to przecież od razu widać, baba się babsztyl po głowie drapie. Potem, co jedno, to jakaś Elżbieta. Co, proszę, albo ci kochankowie z Lubelskiej 32, no przecież bezdomni, to dlaczego ich ta żonka po tygodniu przepędzi? No bo oni ją pobiją po dwóch tygodniach. Czy tak moherowe takie, co śpi na Marszałkowskiej, na przystanku, czy to jest normalne? Oni sami mieszkania mieć nie będą, bo to za mieszkanie trzeba płacić, tu za wodę osobno, tutaj jak ja policzyłam, to za taką klatkę, to trzeba 700 zł płacić miesięcznie. To wcale nie są żarty. I mówię więc do tej von Lipskiej, do tej elektrowni, zobacz,
co tam się dzieje, bo na razie nie przysłali żadnej informacji. A potem, jak się okaże, że po śmierci Janka Witka my tu mieszkamy oficjalnie, a tam przyjdzie jakieś rachunki do zapłacenia, przyjdą za pobieranie prądu nieoficjalnie, a przecież my płacimy, no to przecież, proszę Państwa, to jest żydowskie, żydowskie od końca. Kupa śmiechu na wydechu. I tutaj już gazownia, zresztą mamy tu całe wypracowanie napisane na temat gazowni, proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, jak oni potrafią przychodzić licznik ludziom wyjmować i kłamać za drzwiami, że oni przyszli, proszę Państwa, licznik wymienić. 3, 4, 5 razy tu byli, proszę Państwa. Także to jest tak prymitywne, jak się świat moherowych systemów wszelkich mazowieckich tutaj w Warszawie zachowuje. No to jest okropne, no. Także proszę bardzo, buziaczki i jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Zaraz będziemy tu kłaść te kartki, kurczaczka do szuflady, tu Janka te kasety powypieprzamy, stare lenty. Po co to komu potrzebne? Także proszę być koniecznie z nami. Nasze audycje są w internecie El Mercedes, Witeklandia, Elhof Art 2000, jak również Wiesiolandia Plus. I na Google Plus, przechodzimy na Google Plus. Google Plus jest to, proszę Państwa, bardzo dobry kanał. Daily Motion to teraz ja jakoś tak nie za bardzo mogę nawet filmu wrzucić dłuższego, no bo jak tu się wycofuje cztery razy wchodziło, nie weszło, no to jak puszczę godzinny film, to on mi 1000 razy wyjdzie, to ja go nigdy nie wrzucę. Także to Daily Motion, to ja nie wiem. Facebook, to ja wcale nie chcę mieć Facebooka, bo tam jest inwigilacja, jest to niesmaczne. Jeżeli chciwi pazerni chcą wiedzieć o tobie wszystko, to jest niesympatyczne, niesmaczne. Dzisiaj w audycjach podajemy Państwu dużo informacji na temat Anglii. Jak to jest, że Anglia, proszę Państwa, jest bardzo bogata i chce wyjść z Unii Europejskiej, a nie mają tam pieniędzy, żeby ludziom dać, bo to Anglo-Ameryka, proszę Państwa. Ale skąd mają te pieniądze? Podboje, proszę Państwa, kolonie. Złodziejstwo i grabież. No skąd mają te pieniądze? Tak, Anglia. No i co jeszcze? Od zawsze, od II wojny światowej. Więc w tym momencie, problem polega na tym, że mamy społeczeństwa, które sygnalizują różne rzeczy. Myśmy tu mieli II wojnę światową. Anglia II wojny światowej nie miała. Także zapraszamy Państwa tutaj do wysłuchania. Ale pytanie jest, czy na temat siódmej potęgi światowej, które są za integracją europejską, usłyszą ten głos, będą starać się rozmawiać z tymi ludźmi, czy będzie właśnie próba tak stygmatyzowania i tak naprawdę mówienia, że wszyscy ci, którzy się nie zgadzają, głosują na tego albo tamtego, nie wiedzą, co jest ważne dla Europy, my dla was wiemy. Ten sposób komunikacji, mam wrażenie, już dzisiaj nie działa. Tylko to są jakby, to są problemy, oczywiście kwestia systemu ekonomicznego i tego poczucia u wielu ludzi, że jednak on był zbyt liberalny, że zapomniano o tych pewnych wartościach wspólnotowych i odpowiedzialności. Jest kwestia właśnie tego deficytu demokratyzacji, który nie jest tylko na poziomie Unii, on jest na poziomie państw, to znaczy ten establishment na każdym poziomie budzi rosnącą niechęć. Jest kwestia struktury Unii Europejskiej, to są jakby te trzy kryzysy. I jeżeli chodzi o tą strukturę Unii Europejskiej, już zamykając, no to myśli pan, że ten namysł to może teraz trwać 10 lat na przykład? Nie wiem, czy to nie wiem, to namysł, to nie chodzi o zwoływanie kolejnych konferencji i pisanie, tworzenie grup mędrców, pisanie papieru, które potem nikt nie czyta. Nie, czyli mam wrażenie, że ten proces on się zaczyna. Czyli zaczyna na poziomie państw narodowych, czyli te wszystkie zmiany polityczne, o których pani mówiła, czyli mamy do czynienia jednak z wymianą elit, z dochodzeniem nowych ludzi, nowych twarzy, zobaczymy, co oni będą, co oni wniosą realnie, ale na pewno ten proces się zaczął. To jest bardzo radykalizacja. To trochę tak, ale czasami ta radykalizacja jest jedynym, tak mam wrażenie, z punktu widzenia Francuzów, Greków, prawda, Włochów, radykalizacja jest jedynym sposobem, żeby coś zamanifestować. I pytanie jest, jak długo ten proces będzie docierał do Brukseli umownie tej unijnej i jak on zostanie tam odebrany. Czy on zostanie odebrany na zasadzie właśnie pewnych sygnałów i konieczności modyfikacji myślenia, sposobu działania, komunikacji, czy też będzie tak długo, jak to możliwe, hamowane. No ja się obawiam, że jeżeli mamy na czele Komisji Europejskiej ludzi takich jak Juncker, czyli przedstawicieli tak naprawdę Europy, której już nie ma, znaczy polityka z zupełnie innych czasów, innej epoki,
Polski, bo to jest czyli problem jakiej? Demokracji. No, lata 80. Europy Zachodniej, małej, tak, znaczy powiedziałbym, tak, świata, który się skończył tak naprawdę nie tylko w 89, ale który się skończył na pewno w momencie, kiedy doszło do rozszerzenia europejskiej i w Stanach Zjednoczonych się dużo zmieniło. I zobaczmy, że dzisiaj to, co jest problemem polityki europejskiej, tak samo amerykańskiej, właśnie jest to przekonanie wyborców, że jakby nie było to, co Krastewkiś napisał, że możecie zmieniać tak rząd, ale nie zmienicie polityki, że ciągle mam do wyboru między tymi samymi ludźmi, tak? I stąd jest fenomen Trumpa, stąd jest fenomen Le Pen we Francji, tak? Stąd są te wszystkie ruchy we Włoszech, więc ja mam wrażenie, że ten proces się zaczął, pytanie jest, jaka będzie reakcja właśnie odgórna i to nam pokaże, na ile jest gotowość i chęć do namysłu rozumianego jako normalny dialog i komunikacja. Strasznie dużo spadło nam na głowę w tym sensie. No to jest też trochę tak, że my jesteśmy w centrum tego, bo jesteśmy częścią tego procesu, tak? Więc to jest też tak, że pewne rzeczy, my nigdy nie byliśmy uczestnikami tego rodzaju kryzysu, bo nas nie było po prostu w Unii Europejskiej. Dzisiaj jesteśmy w szczególnym momencie, mam już obserwowanie tego z bliska, stąd wrażenie, że to jest jakiś koniec świata, końca świata. No właśnie o proporcje już zupełnie jakąś chciałam pana zapytać. Też mam poczucie, że nie ma powrotu do tego business as usual, że tak już nie będzie, jak było, coś musi się zmienić, ale czy to jest taki kryzys as usual, których Unia miała już wiele, czy jednak on jest znacznie głębszy i poważniejszy? Czy każdy kryzys jest w jakiś sposób nowy? Na pewno to, co w tej chwili jest problemem, że po pierwsze skala tych kryzysów, nakładanie się to i brak pomysłu, jak z tego wyjść, ponieważ mamy kryzys gospodarczy, nałożony na kryzys polityczny i jeszcze kryzys bezpieczeństwa dookoła Europy, więc tak naprawdę widzimy dzisiaj próbę raczej ratowania na bieżąco się. Przykładem jest ten porozumienie z Turcją w sprawie migrantów, które niczego nie rozwiązuje bardzo tak naprawdę złe. I bardzo złe, a sprzedajemy pewne ważne dla nas rzeczy. I być może to rzeczywiście jest kryzys, który będzie miał o wiele głębsze i bardziej radykalne znaczenie dotychczasowe kryzysy, ale to czas pokaże. Olaf Osica z Polityki Insight był państwa moim gościem, a raport, którego jest współautorem o polskich i brytyjskich wizjach przyszłości, znajdą państwo w internecie. Bardzo dziękuję. Reklama. Na stadionach szalał, Polska w piłkę gra. Także widzicie państwo, nie ma co tu Anglików udawać. Na żurawie i restauracje to są nazwy angielskie. Polacy, Żółtowska, Joanna, aktorka mówi, że Polacy są niedowartościowani. Wiem, Kiełbaska. I dlatego tak kłamią. Jezioro kłamców. Żebraków.